Zajmujemy się projektowaniem obiektów w różnej skali, od designu po architekturę krajobrazu. Często zdarza nam się też projektować wystawy. Mieliśmy takie szczęście projektowania wystaw monograficznych dla Stanisława Wyspiańskiego, Kacuśki Hokusaja. W tym roku udało nam się stworzyć aranżację dla dzieł Botticellego. Piętro wyżej tutaj na Wawelu dla prac z kolekcji Lanskorońskich. Wystawa Rembrandta jest pod tym względem wyjątkowa, że została właściwie zbudowana wokół jednego dzieła sztuki. Nowy tymczasowy dom dla majestatycznego portretu Lisowczyka to przestrzeń, w której każdy element aranżacji jest próbą nawiązania wielowątkowego dialogu między eksponowanym dziełem sztuki, szerszym kontekstem twórczości jego autora oraz zabytkowymi wnętrzami zamkowymi. Jednym z założeń projektu było stworzenie miejsca charakterystycznego, unikatowego i współczesnego oraz diametralnie różnego od pierwotnej lokalizacji obrazu. Warszawskich Łazienek Królewskich oraz jego stałej rezydencji nowojorskiej siedziby Frick Collection. Płótno Rembrandta tym razem nie jest częścią większej kompozycji różnych prac malarskich, ani jednym z elementów wystroju. W wawelskiej odsłonie znajduje się w centrum głównej osi kompozycyjnej, szytej na miarę przestrzeni. Wyjątkowy charakter nowej aranżacji definiuje płynna forma ściany ze sklejki i drewna, kontrastująca z regularnym obrysem istniejącej sali oraz szachownicową kamienną pasacką. Kształt tego lekkiego parawanu inspirowany był pojedynczą swobodną kreską, widoczną z bliska w szkicach, obrazach i rycinach wykonywanych przez Rembrandta. W wolno stojącej ścianie ze sklejki wycięto dwa owalne otwory – okna. Pośrednią inspiracją dla ich powstania była to portret z dwoma kołami Rembrandta. Za większym z okien umieszczono główną atrakcję wystawy – obraz Polski Jeździec z 1655 roku. Otaczający go owalny, wygięty na zewnątrz kształt przestrzennego passepartout z litego drewna może przywodzić na myśl iluzoryczny efekt wciągnięcia widza w zagadkową historię przedstawioną na płótnie. W związku z tym, że obraz powieszony jest na cofniętej w głąb ścianie, można też zaryzykować stwierdzenie, że jest on kolejnym oknem do świata sztuki oraz wyobraźni Rembrandta. W drugim owalnym otworze, po przeciwnej stronie sali, ustawiono specjalnie zaprojektowaną lampę wyświetlającą efekt podobny do zachodzącego słońca. W tym przypadku chodziło o symboliczne uzupełnienie dzieła holenderskiego mistrza. Stworzenie iluzji źródła naturalnego światła, którego refleksy widoczne są na płótnie zawieszonym na przeciwległej ścianie. Dyskretna, delikatna, pośrednia iluminacja wystawy to zresztą kolejny ukłon w stronę malarstwa Rembrandta. Nawet przyciemnione lazurą wybarwienie sklejki i drewna nawiązuje do tonacji kolorystycznej eksponowanego płótna. Całość aranżacji jest próbą wyważonej i adekwatnej interwencji architektonicznej, uzupełniającej oraz dodającej kolejne warstwy znaczeniowe do dzieła Rembrandta. Tak jak tajemniczy portret polskiego jeźdźca jest źródłem wielu różnych hipotez, spekulacji oraz komentarzy, tak również zaproponowany projekt ekspozycji pozwala na pewną dowolność użytkowania percepcji oraz interpretacji.